Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy, i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane, i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. W życiu codziennym nikt takich głupot nie robi, że kiedy zapali świecę, jakąś lampę, przykrywają garnkiem, albo na przykład stawia pod łóżkiem, żeby świeciła pod łóżkiem. Po co? Zapalamy świecę. Aby świeciła i rozjaśniała całe pomieszczenie. Rozpraszała ciemności, a nie żeby świeca była zakryta ciemnościami. Kiedy dziecko jest chrzczone, na przykład ojciec chrzestny idzie zapalić od Paschału taką świecę, trochę podobną do gromnicy, świecę chrzcielną, i kapłan mówi: Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko było dzieckiem światłości. Dzisiaj Pan Jezus mówi o nas ochrzczonych. Jesteście światłem. Nie możecie tego światła chować, chować swojej wiary, chować tego, że należymy do Chrystusa. Przyznawanie się do Chrystusa rozświetla ciemności. Dlaczego na świecie jest tak ciemno? Dlatego, że zbyt mało przyznajemy się do Chrystusa. By zbyt mało stajemy w obronie wiary w Chrystusa. Kiedyś możemy tak sobie zrobić taki rachunek sumienia, jak angażuje się w obronę wiary, w obronę wiary w Chrystusa. Ktoś powiedział: że Chrystusa nie trzeba bronić, ale trzeba bronić wiary, bo wiara jest atakowana. Święty Jan Paweł II podobno kiedyś powiedział, że prawda, która nie jest broniona, jest prześladowana. Od samego początku, od Pana Jezusa, mamy taki rys obronny. Pan Jezus sam siebie bronił, swojej tożsamości, a potem, kiedy apostołowie byli prześladowani, oni też bronili wiary, bronili całym swoim życiem. Kazano im przestać głosić, a oni mówią: Nie możemy nie mówić o tym, co widziały nasze oczy, co dotykały nasze ręce. Bo życie nam się objawiło, i to życie daje nam światło. Światłość ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Każdy, kto narodził się z ducha świętego, chce nieść to światło tym, którzy jeszcze go nie znają. Wyobraźmy sobie sytuację osoby, która jest nieuleczalnie chora, a my spotkaliśmy lekarza, który nas uzdrowił, poprowadził, <laughs> także wyzdrowieliśmy. Wyleczył nas i my to wszystko zachowujemy dla siebie. A tam nasi przyjaciele umierają? Trzeba im o tym opowiedzieć, bo inaczej będziemy winni ich śmierci. Również, kiedy w ostatnim czasie jest tak wiele nagonki na Kościół, na wiarę Chrystusa, na duchowieństwo, warto tak zauważyć, jak angażujemy się w obronę wiary, obronę. Przez słowa, ale też i przez czyny, przez dawanie świadectwa. Często tak jest, że na forach internetowych bardzo dużo jest hejtujących, a jakże mało jest tych, którzy bronią rzeczowo, spokojnie, ale tak rzeczywiście, prawdziwie. Ktoś atakuje, a drugi milczy. Czy takie milczenie nie jest takim chowaniem swojego światła? Chowaniem się w coś takiego jak Konformizm, przy bycie takim tolerancyjnym niby. Tolerancja nie jest wartością ewangeliczną. Wartością ewangeliczną jest świadectwo. Świadectwo, które po grecku brzmi martyr, czyli świadek, martyria to jest właśnie świadectwo, a jednocześnie też męczeństwo. Świadek ma być gotowy na męczeństwo z powodu prawdy. Kłamstwo jest jak plewa. Nic nie kosztuje. Łatwo jest oszukiwać. Natomiast za ziarna prawdy, jak to mówił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, się płaci. Czasem trzeba zapłacić swoim życiem. Jesteśmy w czasie próby. Warto tak sobie o tym uświadomić. Dlatego potrzeba chwycić za miecz Słowa Bożego, którym jest właśnie Pismo Święte Słowo Boże. I ono jest też takim, taką naszą lampą na drodze życia która rozświetla nasze ciemności. Kiedy będziemy się trzymać słowa i żyć słowem, wcielać w życie to słowo, które rozważamy, rozmyślamy, będziemy też takim światłem. Najpierw to słowo będzie dla nas na naszej drodze życia takim światłem, a potem będziemy też taką dla innych ludzi ewangelią. Będą mogli nas czytać. Ale najpierw potrzeba samemu Doświadczyć tej przemiany serca, nawrócenia tego rozświetlenia swoich własnych ciemności. Moi drodzy, pamiętajmy wzajemnie za siebie o modlitwie. Dzisiaj do szpitala idzie oglądający też te nasze rozważania z naszej wspólnoty Jan. Modlimy się za niego, o szczęśliwą operację. 27. <słuch> W tym tygodniu będzie jego operacja, niech Pan Bóg prowadzi rękę e, chirurga i otaczajmy naszym, naszą modlitwą, właśnie też jego. E, ze swej strony też obiecuję, że jeżeli będę przy grobie e, księ, e, świętego ojca Pio, też będę się modlił, też będę w e, grocie świętego Archanioła Michała na odpuście świętego Archanioła w Gargano. Jech stawiennictwo świętego Archanioła Michała i świętego Ojca Pio nam towarzyszy. Oni są dla nas takim naprawdę ogromnym światłem. Oni uczą nas jak rzeczywiście być tym światłem, które świeci w ciemności dla innych też jest takim rozświetleniem drogi. Na tę drogę bycia światłem, Takim światłem, które rozpoczęło się na Chrzcie Świętym, żeby też tak rozpalać Słowem Bożym, żebyśmy się dali rozpalić mocą Ducha Świętego, tak jak Duch Święty stąpił w Dniu Pięćdziesiątnicy w postaci języków jakby z ognia. Niech nas też Duch Święty zapala do dawania świadectwa i do obrony wiary, do tego, żebyśmy się nie bali przyznawać do Chrystusa i nawet właśnie i cierpieć z tego powodu. Z powodu tego, że stoimy w obronie Chrystusa, jego ciała, którym jest Kościół, a także w obronie szacunku i czci do drugiego człowieka w tym świecie, który tak bardzo zaczyna być światem bez szacunku, bez jakiejś takiej życzliwości wzajemnej, nie dajmy się skłócić, nie dajmy się podzielić. Oczywiście diabeł będzie chciał jak najbardziej nas poróżnić. Trzymajmy się Chrystusa, trzymajmy się Jego Kościoła, a będziemy na tej drodze pełnej światła i Ducha Świętego. Przedstawiennictwo Matki Bożej, jak już mówiłem, świętych Archanioła Michała i świętego Ojca Pio, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.